Witam was serdecznie, z tej strony Lenuś. Zapraszam na kolejny odcinek w KOF Bergen. Już na sezonach. Przygotowania poczyniłem. A w tym odcinku będzie krótki. Zawsze mówię krótki, wychodzi długi. Ale to będzie odcinek informacyjny. Dopiero od następnego tygodnia będą odcinki już nieinformacyjne się pojawiały. Otóż podjąłem decyzję na temat, jak zadałem na dzikiej mapie pytanie. Jaka seria i tak dalej. Nie doczekałem się odpowiedzi, ile razy tygodni i tak dalej. Podejmuję decyzję. Trudno się mówi, komuś może się nie podobać, nikt nie chcieli komentarzy dawać, nie informować. Dobra. Koniec gadki. KOF Bergen będzie się pojawiał we wtorki. A dzika mapa będzie się pojawiała w czwartki. Rozumiecie? A ja to przy okazji zanotuję w kartce, że mnie zapomniał. Torek. Dzika KOF Bergen, tak? KOF. A w czwartki dzika mapa. A z tymi streamami to nie wiem, nie będę, bo i tak nie będzie oglądających, to nie będę robił, bez sensu. W międzyczasie będę nagrywał sobie odcinki, żeby mieć do przodu na następny tydzień przygotowane. Tak jak informuję, we wtorki KOF Bergen, w czwartki dzika mapa. Rozumiemy się? Nie chcieliście komentować, nic nie mówiliście, nic nikt się nie wypowiadał. Słaba oglądalność pod odcinkiem, no to czyli nie ma się co spodziewać. No dobra, to dzisiaj małe przygotowania. Tu jest nam, jesteśmy na mapce KOF Bergen. Jest godzina 18:17 w grze. Już wieczór, pierwszy dzień wiosny. Ja sobie na jutro przygotuję nasiona do siewu. Bo z tego zobaczę, może nagram, jak coś ciekawego będzie. Ale fajny wieczór jest, elegancki. Na season sobie mi się podoba, te łyse drzewka. Bo to dopiero pierwszy dzień wiosny, elegancki. No i zakupiłem tego klasika zamiast tamtego Fenda. Doszedłem do wniosku, że będzie lepiej. W incyku nie ma mechaniczny. A tu takie big baczki mamy, tylko tym chwytakiem można. Zapalimy większe światło, będzie lepiej widać. No podjeżdżaj, no nie, nie wypiłem nic, co teraz tak będę jechał. A, nie przełączyłem. Łapacz. Nie chcę się załapać. Dobra, nie chcę złapać, to dobre. Może być tak. O, chociaż dobry ciąg. Tamty był za lekki do obciążenia, nie dałem mu chyba 200. 200 ton. 200 ton. 2 tony dałem mu na ten obciążenie i nic nie dawało rady, no to. Dam radę. O! Dobra. No trochę za niski jest. Dobra, taki siewniczek będziemy. Jako i przedzieliłem tą, to co żniwa robiłem ostatnio. Pole numer 3 przedzieliłem takie na połowę, można powiedzieć, no. A tutaj gościu orze sobie. Bo trzeba było zaorać, później jeszcze kultywację wpuszczę. Zobaczymy. Może nagram, może nie nagram. Zobaczymy coś ciekawszego, bo was zanudzę takimi robotami, ale teoretycznie to jest farming, to chyba trzeba gospodarzy się. No to ja nie wiem, czym, co może wam nudzić się. Ciekawe, czemu powinno łapać. No dobra. Później się zastanowię, co jest granem. A poza tym, no, przygotowałem, zaraz przejdę, wam pokażę, co w międzyczasie zrobiłem. Na numer 5 tam była pszenica, jak się nie mylę. Pszenicę skosiłem, słomę zwiozłem na kompost. Tam się przerabia, może kiedyś się przerobi. Dobra, już jest pełen.
Dobra. Fajne, te bigbaki są fajne. Dobra, odczepimy jeszcze. A, już wiem czemu. Dobra, już wiem. Bym musiał wysiąść i ręcznie podczepić, zapomniałem. Bo tu mi się przez przypadek rzucił to ręczne podpinanie o sprzętów i tak dalej. No dobra. Woreczki trochę porządek trzeba trochę zrobić na tym gospodarstwie, bo trochę tak szybko wszystko było. Wapno się rozrzucało. Nawet sprzęty jeszcze nie umyte są. Pyk. Fajne takie ręczne podczepianie jest. Tutaj stoi sprzęt do mycia. Taśmociąg, rozrzutnik. Trzeba kiedyś umyć. To co robi pracownik? Robi. Po to jest pracownik. Chociaż tyle potrafi zrobić. Przydatny jest. Gdzie on jest? Tam na górce na pewno. No, elegancko. Tu też wymaga wapna. No patrz. Kurczę. No to żebym się zdenerwował teraz. Bo jak kosiłem, to nie było wapna. A później nie zerknę. No trudno się mówi. To będzie posypać. No. Tutaj sobie Holandzik pracuje o takim 6-metrowym głęboszu. Elegancko. Tam się przesiądźmy szybciutko. Tutaj. Beczka. Ale zaraz wam pokażę, jakie zbiory były z tych polów. Z tych trzech mówię? Tak, trzy pola. No, zbiory ładne były, no. Na pszenicy tylko tak słabiutko zebrałem. Owiec dobrze też zebrało się. I rzepak też tak sobie. To trochę jest na sprzedaż, ale to ja nie ma ceny. A tu się robi kompościk. 1% fermentacji kompościku. Dużo tego nie było, ale słomę wrzuciłem, bo na razie słomę mam. A, jeszcze mamy zwierzaki dodatkowe. A, pieski wam nie pokazałem, zaraz wam pokażę. Pieski mam dwa, chodzą, patrolują. Karmę im się daje, żeby nie przekręciły się. Pieski. O, przyszedł. To jest łatek. Łatek do nogi. Gdzie jest czarny? Czarny. Czarny, gdzie jesteś? Gdzie ten poszedł? O, jest czarny. Czarny i łatek. Grzeczny, czarny, grzeczny. Kurki już tutaj robią swoje, co mają robić. Kogut sąsiada. Przyszedł na odwiedziny. No i kupiłem sobie, poza odcinkiem, tu przywiozłem drożdże. A tak już mówię, że mnie zapomniał, i wióry. A żyta będę wiosenne siał. O, pracownik zakończył pracę, ciekawe co odwalił. Na pewno gdzieś drzewo zawadził. Dziękuję, do widzenia. No i jeszcze, tak jak wspominałem, krówki 4 kupiłem. No, krówki już też już zaczynają swoją produkcję. Krasule gdzieś chodzą. O, pompa działa, nie będę musiał dowozić wodę. Jest tu gdzieś światło? O, jest światło. Zobaczcie. Krówki chodzą. Władzia. Andzia. Zofia. I brunetka. Mają karmę. Temera im zrobiłem. Zobaczymy. No ciekawe, pompa działa, zaraz sprawdź mnie tutaj teraz. Kół. Zawsze mi się mylą klawiasze. Dobra. Zwierzętka. Kurki mają dobrze, mają. O, żyto mogą też żreć. No to dobrze. To dobra, żyto sieje wiosenne. Pieski mają karmę. O, i pastwisko jeszcze mogę wygnać. Później jak się ciepło zrobi, to widzę. Woda jest. Słoma jest. Temer jest.
Obornik, gnojówka, mleko. Poczekaj, mleko czy tu nie było? To nie to. Zaraz, tu się odpalało tą maszynę na pewno jakoś. O, odbieram jakoś. A, pyk. O, i elegancko. I doi sobie robocik. Krówkę. Nie, bardzo źle. Szkoda, że nie ma animacji, jak wchodzą tutaj. Ciekawe, czy to się samo wyłączy? A, no teraz się doi. Mu, jaka technologia. No dobra. Jaka technologia. Dużo faktycznie, dużo tego mleka nie było. Tyle co miało być, to jest. No dobra, mleko już się robi, to może będziemy mogli zrobić jakie sery, czy coś tam. Coś tam, coś tam. Tutaj trochę TMR-u jest zrobionego. TMR-u mamy 26 tysięcy litrów. To mi styknie. Będzie można później kupić więcej. Dobra, zobaczmy, co ten pracownik zrobił. Zrobił co? To wyłączmy. Zrobić, trzeba tylko poprzeczniaki porobić, jakby to inaczej. Oni mają problem z tymi poprzeczniakami. Jakby umiał się poprzeczniak zrobić, to by było elegancko, ale co to wymagać? Dobra, jeszcze raz będę musiał przejechać do całej niebycy. Ale dobrze, chociaż jest taki pracownik, nie musi chyba siedzieć i osobiście robić niektórych rzeczy. Tam takim, taką orkę robić, no to elegancko takim sprzętem, ale można kilka innych rzeczy w tym czasie zrobić. Tu do końca granicy nie dojdzie, bo autor przez pomyłkę trawę pomalował zbożem. Zasiał i niestety trzeba by było przeorać. Zrobić sobie, stworzyć pole i dopiero wtedy by było. No dobra, tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek informacyjny. Przygotowania trochę do siewu. No i tak, zaraz trzeba i spać. No, do zobaczenia. Na razie, cześć.